każdego z nas zaprasza na swoich uczniów, ale i swoich przyjaciół. On, który jest najświętszy, chce, aby każdy z nas i ci, którzy żyją wokół nas, abyśmy osiągnęli świętość, byśmy jeszcze bardziej upodobnili się w swoim życiu do naszego Stwórcy i naszego Pana. I pogłębiając refleksję dotyczącą sakramentu ołtarza, patrzymy dziś na ten sakrament jako na czynność Boga, tą actio Dei, bowiem to Bóg jest zawsze i we wszystkim pierwszym liturgiem, to On jako pierwszy wychodzi z inicjatywą wszelkiego działania. Jak podają nam ojcowie Soboru Watykańskiego II, liturgia jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła, ale jest także źródłem, z którego wypływa cała moc Kościoła. I każda liturgia odbywa się w Kościele, pisanym z wielkiej litery, czyli we wspólnocie ludzi wierzących. Jak powiedział kiedyś papież Benedykt XVI, właśnie mówiąc o wspólnocie, nie jesteśmy żadnym zakładem produkcyjnym, żadnym przedsiębiorstwem ukierunkowanym na zysk. Jesteśmy Kościołem. Kościołem, który jest tym mistycznym ciałem Chrystusa, którego głową jest sam Jezus. To On bowiem wykonuje całkowity kult publiczny. I katechizm Kościoła katolickiego podaje nam, że Najświętsza Eucharystia, ten sakrament, jest dopełnieniem procesu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bowiem ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Przychodząc nam przeświętą, włączamy się w tą ofiarę, którą za nas składa Jezus Chrystus. Jesteśmy częścią całego dzieła prowadzonego i dokonywanego przez Boga. I musimy mieć zawsze tę świadomość, że to Pan Bóg to dzieło rozpoczął i On je wypełni do końca. My stajemy się Jego częścią poprzez zbliżanie się do ołtarza, zbliżanie się do Pana Boga, który przychodzi do każdego z nas. I dobrze wiemy, że Chrystus podczas ostatniej wieczerzy wziął w swoje ręce chleb, wziął kielich z winem i nad tymi darami odmówił błogosławieństwo. Pan Jezus polecił uczniom, aby czynili to samo na Jego pamiątkę. To właśnie Chrystus ustanawiał ofiarę swojego ciała i swojej krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swojego powtórnego przyjścia, utrwalić właśnie ofiarę krzyża. Krzyża, który Pan zapowiadał, ale też krzyża, który Chrystus pokonał tym, że zmartwychwstał jako pierwszy. I do tego zmartwychwstania zaprasza każdego z nas. I to wszystko Pan Jezus czyni, ponieważ do końca umiłował swoich uczniów. Tych, którzy wtedy blisko Niego żyli, ale także umiłował każdego człowieka. Także i z miłości do nas Chrystus poszedł na krzyż, aby ten krzyż pokonać. Dobrze też wiemy, że my jesteśmy ludźmi słabymi, zranionymi przez grzech i często też potrzebujemy, tak po ludzku, dowodów czyjejś obecności, bliskości drugiego człowieka, potwierdzenia słów, które druga osoba do nas wypowiada. Pan Jezus, znając doskonale ludzką naturę, ludzką słabość, pozostawia nam dowody swojej miłości, bardzo realne, których możemy doświadczać, tym najgłębszym i najpiękniejszym dowodem bliskości Pana Boga względem swojego ludu, dowodem Jego miłości jest właśnie sakrament Eucharystii. Pan Jezus też doskonale wie, że jesteśmy słabi i nigdy jako ludzie nie będziemy w stanie zapracować na Jego bliskość. Ta bliskość Boga jest nam po prostu dana. To jest niezasłużony dar dla człowieka. Dlatego też powtarzamy przed każdą komunią świętą to
piękne wyznanie z Ewangelii: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, abyś przyszedł do mojego serca, do mojego życia, ale powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona. Z jednej strony nasza niegodność, a z drugiej strony wyrażenie naszej wiary, że Pan Bóg jest w stanie to nasze życie słabe i kruche przemienić. I mimo tego, że my jesteśmy tak bardzo niegodni, nie możemy zasłużyć na tą bliskość Pana, to Pan Jezus chce do nas przychodzić. On tego pragnie. Tak jak powiedział do apostołów: gorąco pragnąłem spożywać tę paskę z wami. Chrystus nie chce oddalić się od swoich uczniów, ale chce, aby każdy jego uczeń uczestniczył też w jego paszczy. Dlatego ustanawia sakrament swojej męki, swojego zmartwychwstania oraz poleca celebrować tę pamiątkę apostołom aż do powtórnego przyjścia Zbawiciela. Widzimy, że to Bóg wychodzi po raz kolejny z inicjatywą w stronę człowieka, z inicjatywą względem ludzi wszystkich czasów. Bardzo celnie powiedział kiedyś kardynał Ratzinger, że właśnie Eucharystia jest bardziej rzeczywistością rzeczy, z którymi się stykamy na co dzień. Jest tutaj najprawdziwsza rzeczywistość, ten najlepszy dowód miłości Boga. Eucharystia także daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. Mówiliśmy na jednym spotkaniu, że właśnie na Eucharystii łączy się niebo z ziemią. My jako mieszkańcy tej ziemi spotykamy się na Eucharystii z Bogiem, ale i także z zastępami świętych, aniołów, i wszyscy razem uczestniczymy w czymś najpiękniejszym. W momencie, kiedy to Bóg wychodzi do każdego z nas, aby pokrzepić nas na to ziemskie pielgrzymowanie. I dzięki Bożemu ustanowieniu w każdym gdzieś wybudowanym kościele, świątyni, budynku sakralnym, zawsze jest obecny Kościół, ten pisany z wielkiej litery, czyli wspólnota. I dzieje się tak, ponieważ to Pan, Bóg daje samego siebie, ponieważ ta tajemnica Eucharystii ustanowiona w Wieczerniku trwa aż do dnia dzisiejszego. I ten Kościół trwa, idąc na spotkanie Boga. Jesteśmy zawsze włączeni w kult całego Kościoła wierzącego, Kościoła modlącego się, ale także uczestniczymy w Kościele kochającym. Kochającym Boga, ale i wszystkich członków tej wspólnoty. I także słowa, które powiedział Pan, kiedy mówił, że gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam i ja jestem pośród nich, przypominają nam o tym, że Bóg jest stale blisko nas. Kiedy gromadzimy się wspólnie na modlitwie, On jest. Możemy być tego pewni, ponieważ to sam Chrystus mówi te słowa. A Bóg zawieść nie może. I wszystko, co mówi, jest zawsze prawdą. Chrystus jest obecny podczas zgromadzenia liturgicznego w jego różnych wymiarach i w osobie celebransa, ponieważ jest to ten sam teraz składający przez posługę kapłanów ofiarę, który wtedy złożył samego siebie w ofierze na krzyżu. Ale Chrystus jest także obecny w swoim ciele, w swojej krwi. Jest obecny we wspólnocie, która gromadzi się na celebracji świętych misteriów. Jest obecny także w Słowie Bożym. I z tej racji Sobór Watykański II polecił, aby jeszcze obficiej zastawić stół Słowa Bożego dla wiernych, aby jeszcze szerzej otworzyć drzwi skarbca biblijnego dla wszystkich ludzi. Właśnie liturgia Słowa podczas celebracji stała się tą częścią niezbędną, wiążącą ją zarówno z osobą Chrystusa, obecnego i działającego w liturgii, jak i z historią zbawienia,
uobecniono w celebrowanym misterium, bowiem każdy z nas jest wpisany w historię zbawienia, która dokonuje się ciągle w tym świecie. I te wszystkie aspekty mszy świętej winny być dla nas powodem dziękczynienia Panu Bogu, który do nas przychodzi za ten niewysłowiony dar. Dar całkowicie niezasłużony. Dar, za który nie jesteśmy w stanie wystarczająco się odwdzięczyć. I szukając odpowiedzi na to, czym jest samo słowo Eucharystia, nasz duchowy przewodnik, Benedykt XVI, daje taką odpowiedź. Eucharystia znaczy Bóg odpowiedział. Eucharystia jest Bogiem odpowiedzią. Jest odpowiadającą obecnością. Bóg w swojej świętej obecności, jaka jest w Eucharystii, odpowiada nam, odpowiada wszystkim ludziom na nasze troski, odpowiada na nasze nadzieje, spełnia nasze pragnienia, jest wypełnieniem wszelkich naszych braków. Stąd w liturgii dochodzi do spotkania chrześcijan z Bogiem, który jest Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem bardzo bliskim. Jak już też zostało powiedziane, w Eucharystii możemy znaleźć zaspokojenie wszystkich naszych pragnień, wszystkich naszych nadziei, bo tu przychodzi Bóg, który jest odpowiedzią na to wszystko, co nas nurtuje w życiu, z czym sobie może po ludzku nie radzimy, z czym nie mamy sił, aby sobie poradzić. To właśnie są to szczególne przestrzenie na działanie Pana Boga, na Jego zbawczą łaskę, bowiem wierzymy, że On jest tym, który jest wszechmogący, który może wszystko zmienić w naszym życiu, wszystko uleczyć, sprawić, że osiągniemy prawdziwe szczęście, a przede wszystkim to szczęście wieczne. Właśnie liturgia ze swej istoty jest tą działalnością Boga, działalnością, która także nas włącza przez Ducha Świętego w czynności Chrystusa. I znaczące są w tej kwestii słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, wskazuje papież Benedykt XVI, aby troszczyć się o wzrost zmysłu tajemnicy Boga obecnego wśród nas. Właśnie jako ludzie mamy wytężać swój umysł, swój wzrok wiary, aby rzeczywiście odczytywać Bożą obecność w swoim życiu. Do tego potrzeba tej wewnętrznej ciszy, w której Pan Bóg też do nas przemawia. W swojej mowie pożegnalnej Pan Jezus powiedział także do apostołów takie słowa. Odchodzę i przyjdę znów do was. I przyszedł ponownie chociażby po swoim zmartwychwstaniu, o czym świadczą słowa z tak zwanego kreda koryńskiego, gdzie święty Paweł podaje. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. I dziś także potrzeba świadków Chrystusa zmartwychwstałego. Potrzeba, aby ci, którzy uwierzyli w Boga i uwierzyli w Bogu, szli z tą dobrą nowiną do innych, do tych, którzy dziś nie potrafią poradzić sobie z brakiem takiej odczuwalnej bliskości Boga. Mówimy, że także dziś zmartwychwstały. Każdego dnia zmartwychwstały Chrystus przychodzi do swoich uczniów. Kapłan łamie hostię, aby wszystkich w jedności w Chrystusie obdarować cząstkami chleba eucharystycznego. Jest to pewnie mało widoczne, ale ważny obrzęd, kiedy kapłan wrzuca cząstkę ciała Pańskiego do krwi Chrystusa. Skoro przy ofierze dokonanej na krzyżu było oddzielone ciało od krwi, to chcemy przez ten gest połączenia ciała i krwi Pana Jezusa ukazać,
że w Eucharystii, w tych świętych obrzędach, kryje się także zmartwychwstanie, czyli na nowo połączenie ciała z krwią. I ten moment ma nam też uświadomić, że my w Komunii Świętej przyjmujemy zmartwychwstałego Chrystusa, Jego uwielbione ciało. I dlatego to jest dla nas zadatek na życie wieczne, abyśmy i my przez zmartwychwstanie Chrystusa zmartwychwstali do życia z Nim. I to wszystko, co dokonuje się w liturgii, jest także możliwe dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego, tego parakleta zapowiadanego przez Chrystusa. Chrystusa, który mówi, że Duch Święty, Duch Pocieszyciel przyjdzie. I rzeczywiście Bóg stale nam tego Ducha posyła. I Eucharystia jest też spełnianiem tych słów Pana Jezusa o kulcie sprawowanym w Duchu i Prawdzie. Też liturgia jest wypełnieniem wołania całego Kościoła, ludzi wszystkich czasów o przyjście Pana. Bo wiemy, że dużo różnych trosk przez wieki nękało ludzi. I szczególnie w tych sytuacjach trudnych ludzie dopiero stawiają sobie pytanie o Boga, wołają o Jego obecność. Podczas każdej mszy świętej ten Bóg przychodzi, wypełnia to wołanie Kościoła, to pragnienie ludzi głodnych Boga jest spełniane właśnie w Eucharystii. I w to Boże działanie wpisuje się także ofiarowane na Słowo Boże, które jest czytane podczas każdej Eucharystii. Dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki Jego nieustannemu działaniu jest ono aktualizowane. Każdy z nas może odnaleźć się w tym Słowie. To Słowo jest odpowiedzią na nasze życiowe trudności, radości. W tym Słowie mamy odnajdywać swoją historię. I Benedykt XVI zauważa, że podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy, również Pismo Święte rodzi się z łona Kościoła za sprawą tegoż Ducha. Pismo Święte, powie Benedykt XVI, jest Słowem Boga, dlatego że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Nawet sama Księga Pisma Świętego jest tą najlepszą książką, którą możemy i powinniśmy czytać, która została przetłumaczona na prawie wszystkie języki świata, aby Słowo Boga docierało do wszystkich. Dla papieża Benedykta XVI działaniem, w wyniku którego Bóg objawia się człowiekowi, w wyniku którego Bóg objawia się nam, jest szczególnie objawienie powiązane z działaniem Boga. I przez to działanie Bóg się ukazuje właśnie w konkretny sposób. Kiedy śledzimy historię zbawienia od Starego Testamentu przez Nowy Testament, widzimy, jak w bardzo konkretnych wydarzeniach Bóg objawia swoją moc. Ta jedność dana wszystkim ludziom za sprawą Ducha Świętego w Chrystusie, dzięki światłu objawienia, stanowi spełnienie najgłębszych aspiracji, tego ludzkiego pragnienia nieskończoności i pełni, które drzemie w sercu człowieka. Też otwiera go na szczęście nieulotne i ograniczone, lecz otwiera na szczęście wieczne. Zapewne każdy z nas ma w sobie to pragnienie wieczności, żeby to życie się nie skończyło. Dlatego jest Eucharystia, która ma nas bezpiecznie przeprowadzić przez ten próg śmierci, abyśmy na wieki żyli z Bogiem. I papież Benedykt XVI też w swoim nauczaniu wskazuje na to odwieczne pragnienie ludzkości. Że ludzkość jest ciągle niezaspokojona. Ciągle pragnie czegoś więcej. I papież wskazuje, że wszystkie pragnienia, czy to ludzi wierzących, czy niewierzących, są tak naprawdę związane z pragnieniem bliskości Boga. Może nie każdy potrafi nazwać to pragnienie, że pragnie bliskości Boga, ale tak naprawdę one wszystkie są związane z tym bliskim kontaktem z Bogiem. I to pragnienie dochodzi także do głosu dziś, kiedy to
ludzie coraz częściej czują się zagubieni w tym świecie, jakby nie pasowali do tego, co ich otacza. I z odpowiedzią przychodzi Bóg, który objawił się w Chrystusie i pozwolił poznać swój zamysł miłości. To właśnie Bóg jest w stanie, jak już było powiedziane kilkakrotnie, spełnić wszystkie nadzieje i oczekiwania każdego z nas. On potrafi tak bardzo blisko przyciągnąć ludzi do siebie przez właśnie udzielanie swojego ciała, swojej krwi. To właśnie Bóg przychodzący do Eucharystii staje się w końcu sensem podtrzymującym życie człowieka. Tą skałą, na której możemy się oprzeć i możemy być świadomi tego, że ta skała jest tym najlepszym fundamentem, że ona się nie zachwieje. Jeżeli będziemy budowali na Chrystusie, jako tej najlepszej skale, to wszystko będzie właśnie trwało wiecznie. Żadna trudność, żaden problem nie będzie w stanie nas zachwiać w tej relacji z Panem Bogiem. Papież Benedykt XVI w swoim nauczaniu podkreśla także wartość przeżywanego w Kościele Adwentu, w którym to ujawnia się wielka, ale i fascynująca tajemnica Boga. Także i przed nami już niedługo Adwent. I w tej tajemnicy widzimy nie tylko Emmanuela, czyli Boga z nami, ale widzimy więcej. W tajemnicy Bożego wcielenia widzimy Boga, który staje się jednym z nas. Przyjmuje ludzką naturę, więc nie są mu obce żadne ludzkie doświadczenia. I w to działanie Boże wpisuje się także to ciągłe oczekiwanie ze strony ludzi na przychodzącego Boga. I właśnie dobrą okazją do uświadomienia sobie tej ludzkiej tęsknoty jest początek roku liturgicznego, Adwent, który pozwala nam na nowo spojrzeć na to pragnienie, wsłuchać się w to pragnienie bliskości Boga, które jest obecne w sercu każdego z nas. To oczekiwanie na Boga, który stał się ciałem w łonie Matki Bożej, na Boga, który staje się małym, niewinnym dzieckiem. I Adwent jest tym szczególnym czasem, kiedy też właśnie widzimy tą wszechmoc Boga, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Widzimy też to pragnienie Boga, który chce być blisko nas. Dlatego przyjmuje postać człowieka, przyjmuje ludzką kondycję, aby współdzielić się z nami od początku życia. Wszystko po to, aby na końcu całego człowieka zbawić. Oczywiście tą swoją wszechmocą my na zbawienie nie możemy zasłużyć. Ono jest darem ze strony Boga dla nas. I podczas pierwszych nieszporów Adwentu w 2010 roku papież Benedykt XVI powiedział między innymi bardzo ważne słowa, które mogą być też dla nas takim inspiracją, mottem na nadchodzący Adwent. Papież Benedykt powiedział tak: Bóg kocha nas miłością głęboką, całkowitą, bez różnic. Bóg zaprasza nas do przyjaźni ze sobą. Czyni nas uczestnikami swojego boskiego życia, rzeczywistości przekraczającej jakiekolwiek wyobrażenia, myśli i słowa. Bóg kocha nas miłością głęboką, całkowitą, bez różnic. Bóg kocha każdego człowieka i tego, który do Niego przychodzi i który dziś jeszcze Go odrzuca. Ta miłość jest dostępna dla każdego. I piękne jest to sformułowanie papieża, że Pan Bóg przekracza wszystkie nasze wyobrażenia, myśli i słowa. Ile byśmy Boga nie poznawali, czy to umysłem, czy oczami wiary, zawsze Bóg będzie ponad tym. Będzie to wszystko przekraczał. I nawet najpiękniejsze słowo, jakim możemy opisać Boga, są tak naprawdę niewystarczające. Bóg jest jeszcze piękniejszy. Bóg, który udziela się właśnie w ofierze mszy świętej. Msza święta jest to właśnie sakramentem miłości. Miłości Boga do nas, ale nie ma być sakramentem miłości naszej względem Boga. I tą miłość możemy najpełniej okazać
przyjmując Boga, który nam się daje. Właśnie w Eucharystii dzięki łasce Bożej możemy też adorować boską Eucharystię, kontemplować ciało Chrystusa. To ciało, które wzięło się z Maryi za sprawą Ducha Świętego i z niej się narodziło w Betlejem, aby nas zbawić. To przyjście Chrystusa na świat ma na celu nasze zbawienie, okazanie miłości Boga względem wszystkich ludzi. To Boże akcja domaga się też działania Kościoła, naszego działania, naszej odpowiedzi. Odpowiedzi na to, że Pan Bóg do nas przychodzi. Skoro do nas przychodzi, my musimy jakąś postawę względem Boga przyjąć. Dlatego też papież Benedykt XVI uczy, że liturgia wzywa Kościół, aby na nowo głosił wszystkim narodom swe przesłanie, które ujmuje w dwóch słowach. Bóg przychodzi. Jest to czynność aktualna. Jest to ciągle akcja Boga. O tym nam przypomina posłanie na końcu mszy świętej, kiedy kapłan wypowiada słowa: idźcie w pokoju Chrystusa. Czyli idźcie, jesteście posłani. Wy, którzy wzięliście Boga w Eucharystii, macie go zanieść innym, tam gdzie żyjecie, aby ten Bóg był obecny. I ta czynność przychodzenia Boga jest wciąż dokonywana, ale jeszcze się dokona w pełni na końcu czasu, kiedy to Chrystus przyjdzie, aby dokonać sądu nad światem. Ale mamy mieć świadomość, że Pan Bóg w każdej chwili naszego życia do nas przychodzi. Widzi całe nasze życie. Wszelkie dobro, ale i zło, które jest naszym udziałem. Nic przed nim nie jest obcego. I Kościół ma więc wobec tego głosić po prostu samego Boga. Bóg ma być na pierwszym miejscu, widocznie. I Kościół ma ukazywać nam jedną z jego istotnych i charakterystycznych cech. To, że jest on Bogiem, który przychodzi. Nie tylko Bogiem, który przyszedł, ale on przychodzi teraz, przychodzi zawsze. I zawsze chce być blisko człowieka. Ten Bóg nie tylko coś do nas mówi w Słowie, ale ten Bóg nam się udziela. W Słowie Bożym udziela nam się w Eucharystii, udziela nam się we wspólnocie, kiedy gromadzimy się w jednym duchu uwielbiać Boga. Jak uczy Sobór Watykański II, niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nim, aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty ze sobą. Stajemy się przyjaciółmi Boga i Bóg zwraca się zawsze do nas jak do przyjaciół, do najlepszych przyjaciół, których bardzo umiłował, najbardziej, bo oddał za nas swoje życie. I zaprasza nas stale do wspólnoty ze sobą. A kiedy przez grzech odłączymy się od Niego, to daje nam sakrament pokuty. Kolejny sakrament miłości, w którym na nowo możemy wrócić do Boga. I trafny jest też komentarz Ojca Świętego do tego cytatu z Soboru Watykańskiego II, kiedy powiedział: człowiek nie jest w stanie samym rozumem albo zdolnościami dojść do tak bardzo jasnego objawienia Bożej miłości. Ale to właśnie Bóg otworzył swoje niebo i zniżył się, by wprowadzić człowieka w głębiny swej miłości. Nie nasz ludzki wysiłek, ale inicjatywa Boga. Boga, który przychodzi, aby nas zabrać, wprowadzić w głąb swojej miłości. Nasze ludzkie zdolności są niewystarczające, by poznać Boga, ale w pełni Go poznamy, zasiadając w chwale nieba, kiedy to będziemy oglądali Boga twarzą w twarz i uczestniczyli w tej niebiańskiej liturgii. I też wymowne staje się nawoływanie papieża Benedykta XVI skierowane do współczesnych katolików. Papież Benedykt XVI właśnie woła w takich słowach: Bóg prosi, byśmy również i my stali się znakiem Jego działania w świecie. Dzięki naszej wierze, naszej nadziei, naszej miłości pragnie On wciąż na nowo wchodzić w ten świat. Chce, by Jego światło na nowo jaśniało pośród naszej nocy. To stałe posłanie ludzi wierzących. Bóg przez nas, przez nasze uczynki, przez nasze ręce, nasze słowa,
nasze rozmowy z Nim, chce wchodzić w ten świat. Chce wchodzić w ciemności nocy ludzi, w ciemności naszej duchowej nocy, aby przynieść światło swojej miłości. Światło, które potrafi wskazać nam drogę, którędy mamy iść, aby tę Jego miłość właśnie wychwalać, aby tej miłości doświadczać. I to wołanie papieża jest stale aktualne. Powiem, to Boże działanie nie skończyło się w tym świecie wraz z wcieleniem Chrystusa i nie kończy się Boże działanie wraz z końcowym błogosławieństwem podczas mszy świętej. Ale to Boże działanie ma nas ukierunkować właśnie na koniec świata, kiedy to Chrystus przyjdzie ponownie na ten świat, aby ten świat odnowić, by odnowić także nas. I to wszystko, co zostało powiedziane przez tych kilka naszych spotkań, jest jak jedno ziarnko nad brzegiem morza. Bóg jest większy ponad to wszystko. I być może zrobiliśmy jeden mały krok w stronę Boga. Ale tych kroków więcej zrobił Bóg w stronę nas. On, który do nas przychodzi w Eucharystii. I warto stale rozbudzać w sobie to pragnienie bliskości Boga. I może czasami nie znajdziemy tej Bożej, znaku Bożej obecności wokół nas i będziemy potrafili dostrzec Jego działanie. To tu na Eucharystii jest najlepszy dowód miłości Bożej. Kiedy to Bóg mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja. Spożywajcie jej, abyście doszli do wieczności. I abyśmy nigdy nie przestali tego daru Bożego działania, Bożej miłości przyjmować, ale byśmy potrafili zawsze do tego źródła naszego życia, źródła Bożej miłości, byśmy potrafili zawsze wracać. Niech to pragnienie bliskości Boga, pragnienie Jego działania w naszym życiu stale w nas wzrasta, żeby to pragnienie, którego każdego z nas zaprasza na swoich uczniów, ale i swoich przyjaciół. On, który jest najświętszy, chce, aby każdy z nas i ci, którzy żyją wokół nas, abyśmy osiągnęli świętość, byśmy jeszcze bardziej upodobnili się w swoim życiu do naszego Stwórcy i naszego Pana. I pogłębiając refleksję dotyczącą sakramentu ołtarza, patrzymy dziś na ten sakrament jako na czynność Boga, tą akcję Dei, bowiem to Bóg jest zawsze i we wszystkim pierwszym liturgiem, to On jako pierwszy wychodzi z inicjatywą wszelkiego działania. Jak podają nam ojcowie Soboru Watykańskiego II, liturgia jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła, ale jest także źródłem, z którego wypływa cała moc Kościoła. I każda liturgia odbywa się w Kościele, pisane z wielkiej litery, czyli we wspólnocie ludzi wierzących. Jak powiedział kiedyś papież Benedykt XVI, właśnie mówiąc o wspólnocie, nie jesteśmy żadnym zakładem produkcyjnym, żadnym przedsiębiorstwem ukierunkowanym na zysk. Jesteśmy Kościołem. Kościołem, który jest tym mistycznym ciałem Chrystusa, którego głową jest sam Jezus. To On bowiem wykonuje całkowity kult publicznie. I katechizm Kościoła katolickiego podaje nam, że Najświętsza Eucharystia, ten sakrament, jest dopełnieniem procesu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bowiem ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Przychodząc na mszę świętą, włączamy się w tą ofiarę, którą za nas składa Jezus Chrystus. Jesteśmy częścią całego dzieła prowadzonego i dokonywanego przez Boga. I musimy mieć zawsze tę świadomość, że to Pan Bóg to dzieło rozpoczął i On je wypełni do końca.
My stajemy się Jego częścią poprzez zbliżanie się do ołtarza, zbliżanie się do Pana Boga, który przychodzi do każdego z nas. Dobrze wiemy, że Chrystus podczas ostatniej wieczerzy wziął w swoje ręce chleb, wziął kielich z winem i nad tymi darami odmówił błogosławieństwo. Pan Jezus polecił uczniom, aby czynili to samo na Jego pamiątkę. To właśnie Chrystus ustanawia ofiarę swojego ciała i swojej krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swojego powtórnego przyjścia, utrwalić właśnie ofiarę krzyża. Krzyża, który Pan zapowiada, ale też krzyża, który Chrystus pokonał tym, że zmartwychwstał jako pierwszy. I do tego zmartwychwstania zaprasza każdego z nas. I to wszystko Pan Jezus czyni, ponieważ do końca umiłował swoich uczniów. Tych, którzy wtedy blisko Niego żyli, ale także umiłował każdego człowieka. Także i z miłości do nas Chrystus poszedł na krzyż, aby ten krzyż pokonać. Dobrze też wiemy, że my jesteśmy ludźmi słabymi, zranionymi przez grzech i często też potrzebujemy, tak po ludzku, dowodów czyjejś obecności, bliskości drugiego człowieka, potwierdzenia słów, które druga osoba do nas wypowiada. Pan Jezus, znając doskonale ludzką naturę, ludzką słabość, pozostawia nam dowody swojej miłości, bardzo realne, których możemy doświadczać. Tym najgłębszym i najpiękniejszym dowodem bliskości Pana Boga względem swojego ludu, dowodem Jego miłości jest właśnie sakrament Eucharystii. Pan Jezus też doskonale wie, że jesteśmy słabi i nigdy jako ludzie nie będziemy w stanie zapracować na Jego bliskość. Ta bliskość Boga jest nam po prostu dana. To jest niezasłużony dar dla człowieka. Dlatego też powtarzamy przed każdą komunią świętą to piękne wyznanie z Ewangelii. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, abyś przyszedł do mojego serca, do mojego życia. Ale powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona. Z jednej strony nasza niegodność, a z drugiej strony wyrażenie naszej wiary, że Pan Bóg jest w stanie to nasze życie słabe i kruche przemienić. I mimo tego, że my jesteśmy tak bardzo niegodni, nie możemy zasłużyć na tą bliskość Pana, to Pan Jezus chce do nas przychodzić. On tego pragnie. Tak jak powiedział do apostołów, gorąco pragnąłem spożywać tę paschę z wami. Chrystus nie chce oddalić się od swoich uczniów, ale chce, aby każdy Jego uczeń uczestniczył też w Jego paszczy. Dlatego ustanawia sakrament swojej męki, swojego zmartwychwstania oraz poleca celebrować tę pamiątkę apostołom aż do powtórnego przyjścia Zbawiciela. Widzimy, że to Bóg wychodzi po raz kolejny z inicjatywą w stronę człowieka, z inicjatywą względem ludzi wszystkich czasów. Bardzo celnie powiedział kiedyś kardynał Ratzinger, że właśnie Eucharystia jest bardziej rzeczywistością rzeczy, z którymi się stykamy na co dzień. Jest tutaj najprawdziwsza rzeczywistość, ten najlepszy dowód miłości Boga. Eucharystia także daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. Mówiliśmy na jednym spotkaniu, że właśnie na Eucharystii łączy się niebo z ziemią. My jako mieszkańcy tej ziemi spotykamy się na Eucharystii z Bogiem, ale i także z zastępami świętych, aniołów i wszyscy razem uczestniczymy w czymś najpiękniejszym. W momencie, kiedy to Bóg wychodzi do każdego z nas, aby pokrzepić nas na to ziemskie pielgrzymowanie. I dzięki Bożemu ustanowieniu w każdym gdzieś wybudowanym kościele,
świątyni, budynku sakralnym zawsze jest obecny Kościół, ten pisany z wielkiej litery, czyli wspólnota. I dzieje się tak, ponieważ to Pan, Bóg daje samego siebie, ponieważ ta tajemnica Eucharystii ustanowiona w wieczerniku trwa aż do dnia dzisiejszego. I ten Kościół trwa, idąc na spotkanie Boga. Jesteśmy zawsze włączeni w kult całego Kościoła wierzącego, Kościoła modlącego się, ale także uczestniczymy w Kościele kochającym, kochającym Boga, ale i wszystkich członków tej wspólnoty. I także słowa, które powiedział Pan, kiedy mówił, że gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam i ja jestem pośród nich, przypominają nam o tym, że Bóg jest stale blisko nas. Kiedy gromadzimy się wspólnie na modlitwie, On jest. Możemy być tego pewni, ponieważ to sam Chrystus mówi te słowa. A Bóg zawieść nie może. I wszystko, co mówi, jest zawsze prawdą. Chrystus jest obecny podczas zgromadzenia liturgicznego w jego różnych wymiarach i w osobie celebransa, ponieważ jest to ten sam teraz składający przez posługę kapłanów ofiarę, który wtedy złożył samego siebie w ofierze na krzyżu. Ale Chrystus jest także obecny w swoim ciele, w swojej krwi. Jest obecny we wspólnocie, która gromadzi się na celebracji świętych misteriów. Jest obecny także w Słowie Bożym. I z tej racji Sobór Watykański II polecił, aby jeszcze obficiej zastawić stół Słowa Bożego dla wiernych, aby jeszcze szerzej otworzyć drzwi skarbca biblijnego dla wszystkich ludzi. Właśnie liturgia Słowa podczas celebracji stała się tą częścią niezbędną, wiążącą ją zarówno z osobą Chrystusa, obecnego i działającego w liturgii, jak i z historią zbawienia, uobecnioną w celebrowanym misterium. Bowiem każdy z nas jest wpisany w historię zbawienia, która dokonuje się ciągle w tym świecie. I te wszystkie aspekty mszy świętej winny być dla nas powodem dziękczynienia Panu Bogu, który do nas przychodzi za ten niewysłowiony dar. Dar całkowicie niezasłużony. Dar, za który nie jesteśmy w stanie wystarczająco się odwdzięczyć. I szukając odpowiedzi na to, czym jest samo słowo Eucharystia, nasz duchowy przewodnik, Benedykt XVI, daje taką odpowiedź. Eucharystia znaczy Bóg odpowiedział. Eucharystia jest Bogiem odpowiedzią. Jest odpowiadającą obecnością. Bóg w swojej świętej obecności, jaka jest w Eucharystii, odpowiada nam, odpowiada wszystkim ludziom na nasze troski, odpowiada na nasze nadzieje, spełnia nasze pragnienia, jest wypełnieniem wszelkich naszych braków. Stąd w liturgii dochodzi do spotkania chrześcijan z Bogiem, który jest Emanuelem, Bogiem znanym, Bogiem bardzo bliskim. Jak już też zostało powiedziane, w Eucharystii możemy znaleźć zaspokojenie wszystkich naszych pragnień, wszystkich naszych nadziei, bo tu przychodzi Bóg, który jest odpowiedzią na to wszystko, co nas nurtuje w życiu, z czym sobie może po ludzku nie radzimy, z czym nie mamy sił, aby sobie poradzić. To właśnie są te szczególne przestrzenie na działanie Pana Boga, na Jego zbawczą łaskę, bowiem wierzymy, że On jest tym, który jest wszechmogący, który może wszystko zmienić w naszym życiu, wszystko uleczyć, sprawić, że osiągniemy prawdziwe szczęście, a przede wszystkim to szczęście wieczne. Właśnie liturgia ze swej istoty jest tą działalnością Boga, działalnością, która także nas włącza przez Ducha Świętego w czynności Chrystusa.
Znaczące są w tej kwestii słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, wskazuje papież Benedykt XVI, aby troszczyć się o wzrost zmysłu tajemnicy Boga obecnego wśród nas. Właśnie jako ludzie mamy wytężać swój umysł, swój wzrok wiary, aby rzeczywiście odczytywać Bożą obecność w swoim życiu. Do tego potrzeba tej wewnętrznej ciszy, w której Pan Bóg też do nas przemawia. W swojej mowie pożegnalnej Pan Jezus powiedział także do apostołów takie słowa: odchodzę i przyjdę znów do was. I przyszedł ponownie chociażby po swoim zmartwychwstaniu, o czym świadczą słowa z tak zwanego kreda koryńskiego, gdzie święty Paweł podaje: przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. I dziś także potrzeba świadków Chrystusa zmartwychwstałego. Potrzeba, aby ci, którzy uwierzyli w Boga i uwierzyli Bogu, szli z tą dobrą nowiną do innych, do tych, którzy dziś nie potrafią poradzić sobie z brakiem takiej odczuwalnej bliskości Boga. Mówimy, że także dziś zmartwychwstały, każdego dnia zmartwychwstały Chrystus przychodzi do swoich uczniów. Kapłan łamie hostię, aby wszystkich w jedności w Chrystusie obdarować cząstkami chleba eucharystycznego. Jest to pewnie mało widoczne, ale ważny obrzęd, kiedy kapłan wrzuca cząstkę ciała Pańskiego do krwi Chrystusa. Skoro przy ofierze dokonanym na krzyżu było oddzielone ciało od krwi, to chcemy przez ten gest połączenia ciała i krwi Pana Jezusa ukazać, że w Eucharystii, w tych świętych obrzędach, kryje się także zmartwychwstanie, czyli na nowo połączenie ciała z krwią. I ten moment ma nam także uświadomić, że my w Komunii Świętej przyjmujemy zmartwychwstałego Chrystusa, Jego uwielbione ciało. I dlatego to jest dla nas zadatek na życie wieczne, abyśmy i my przez zmartwychwstanie Chrystusa zmartwychwstali do życia z Nim. I to wszystko, co dokonuje się w liturgii, jest także możliwe dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego, tego parakleta zapowiadanego przez Chrystusa. Chrystusa, który mówi, że Duch Święty, Duch Pocieszyciel przyjdzie. I rzeczywiście Bóg stale nam tego Ducha posyła. I Eucharystia jest też spełnianiem tych słów Pana Jezusa o kulcie sprawowanym w duchu i prawdzie. Też liturgia jest wypełnieniem wołania całego Kościoła, ludzi wszystkich czasów, o przyjście Pana. Bo wiemy, że dużo różnych trosk przez wieki nękało ludzi. I szczególnie w tych sytuacjach trudnych ludzie dopiero stawiają sobie pytanie o Boga, wołają o Jego obecność. Podczas każdej mszy świętej ten Bóg przychodzi, wypełnia to wołanie Kościoła, to pragnienie ludzi głodnych Boga jest spełniane właśnie w Eucharystii. I w to Boże działanie wpisuje się także ofiarowane na Słowo Boże, które jest czytane podczas każdej Eucharystii. Dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki Jego nieustannemu działaniu jest ono aktualizowane. Każdy z nas może odnaleźć się w tym Słowie. To Słowo jest odpowiedzią na nasze życiowe trudności, radości. W tym Słowie mamy odnajdywać swoją historię. I Benedykt XVI zauważa, że podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy, również Pismo Święte rodzi się z łona Kościoła za sprawą tegoż Ducha. Pismo Święte,
powie Benedykt XVI, jest Słowem Boga, dlatego że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Nawet sama Księga Pisma Świętego jest tą najlepszą książką, którą możemy i powinniśmy czytać, która została przetłumaczona na prawie wszystkie języki świata, aby Słowo Boga docierało do wszystkich. Dla papieża Benedykta XVI działaniem, w wyniku którego Bóg objawia się człowiekowi, w wyniku którego Bóg objawia się nam, jest szczególnie objawienie powiązane z działaniem Boga. I przez to działanie Bóg się ukazuje właśnie w konkretny sposób. Kiedy śledzimy historię zbawienia od Starego Testamentu przez Nowy Testament, widzimy, jak w bardzo konkretnych wydarzeniach Bóg objawia swoją moc. Ta jedność dana wszystkim ludziom za sprawą Ducha Świętego w Chrystusie, dzięki światłu objawienia, stanowi spełnienie najgłębszych aspiracji, tego ludzkiego pragnienia nieskończoności i pełni, które drzemie w sercu człowieka. Też otwiera go na szczęście nieulotne i ograniczone, lecz otwiera na szczęście wieczne. Zapewne każdy z nas ma w sobie to pragnienie wieczności, żeby to życie się nie skończyło. Dlatego jest Eucharystia, która ma nas bezpiecznie przeprowadzić przez ten próg śmierci, abyśmy na wieki żyli z Bogiem. I papież Benedykt XVI też w swoim nauczaniu wskazuje na to odwieczne pragnienie ludzkości. Że ludzkość jest ciągle niezaspokojona. Ciągle pragnie czegoś więcej. I papież wskazuje, że wszystkie pragnienia, czy to ludzi wierzących, czy niewierzących, są tak naprawdę związane z pragnieniem bliskości Boga. Może nie każdy potrafi nazwać to pragnienie, że pragnie bliskości Boga, ale tak naprawdę one wszystkie są związane z tym bliskim kontaktem z Bogiem. I to pragnienie dochodzi także do głosu dziś, kiedy to ludzie coraz częściej czują się zagubieni w tym świecie, jakby nie pasowali do tego, co ich otacza. I z odpowiedzią przychodzi Bóg, który objawił się w Chrystusie i pozwolił poznać swój zamysł miłości. To właśnie Bóg jest w stanie, jak już było powiedziane kilkakrotnie, spełnić wszystkie nadzieje i oczekiwania każdego z nas. On potrafi tak bardzo blisko przyciągnąć ludzi do siebie przez właśnie udzielanie swojego ciała i swojej krwi. To właśnie Bóg przychodzący do Eucharystii staje się w końcu sensem podtrzymującym życie człowieka. Tą skałą, na której możemy się oprzeć i możemy być świadomi tego, że ta skała jest tym najlepszym fundamentem, że ona się nie zachwieje. Jeżeli będziemy budowali na Chrystusie, jako tej najlepszej skały, to wszystko będzie właśnie trwało wiecznie. Żadna trudność, żaden problem nie będzie w stanie nas zachwiać w tej relacji z Panem Bogiem. Papież Benedykt XVI w swoim nauczaniu podkreśla także wartość przeżywanego w Kościele Adwentu, w którym to ujawnia się wielka, ale i fascynująca tajemnica Boga. Także i przed nami już niedługo Adwent. I w tej tajemnicy widzimy nie tylko Emmanuela, czyli Boga z nami, ale widzimy więcej. W tajemnicy Bożego wcielenia widzimy Boga, który staje się jednym z nas. Przyjmuje ludzką naturę, więc nie są mu obce żadne ludzkie doświadczenia. I w to działanie Boże wpisuje się także to ciągłe oczekiwanie ze strony ludzi na przychodzącego Boga. I właśnie dobrą okazją do uświadomienia sobie tej ludzkiej tęsknoty jest początek roku liturgicznego, Adwent, który pozwala nam na nowo spojrzeć na to pragnienie, wsłuchać się w to pragnienie bliskości Boga, które jest obecne w sercu każdego z nas. To oczekiwanie na Boga, który stał się ciałem w łonie Matki Bożej, na Boga, który staje się małym, niewinnym dzieckiem.
jest tym szczególnym czasem, kiedy też właśnie widzimy tą wszechmoc Boga, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Widzimy też to pragnienie Boga, który chce być blisko nas. Dlatego przyjmuje postać człowieka, przyjmuje ludzką kondycję, aby współdzielić się z nami od początku życia. Wszystko po to, aby na końcu całego człowieka zbawić. Oczywiście tą swoją wszechmocą my na zbawienie nie możemy zasłużyć. Ono jest darem ze strony Boga dla nas. I podczas pierwszych nieszporów Adwentu w 2010 roku papież Benedykt XVI powiedział między innymi bardzo ważne słowa, które mogą być też dla nas takim inspiracją, mottem na nadchodzący Adwent. Papież Benedykt powiedział tak: Bóg kocha nas miłością głęboką, całkowitą, bez różnic. Bóg zaprasza nas do przyjaźni ze sobą. Czyni nas uczestnikami swojego boskiego życia, rzeczywistości przekraczającej jakiekolwiek wyobrażenia, myśli i słowa. Bóg kocha nas miłością głęboką, całkowitą, bez różnic. Bóg kocha każdego człowieka i tego, który do Niego przychodzi i który dziś jeszcze Go odrzuca. Ta miłość jest dostępna dla każdego. I piękne jest to sformułowanie papieża, że Pan Bóg przekracza wszystkie nasze wyobrażenia, myśli i słowa. Ile byśmy Boga nie poznawali, czy to umysłem, czy oczami wiary, zawsze Bóg będzie ponad tym. Będzie to wszystko przekraczał. I nawet najpiękniejsze słowo, jakie możemy opisać Boga, są tak naprawdę niewystarczające. Bóg jest jeszcze piękniejszy. Bóg, który udziela się właśnie w ofierze mszy świętej. Msza święta jest to właśnie sakramentem miłości. Miłości Boga do nas, ale nie ma być sakramentem miłości naszej względem Boga. I tą miłość możemy najpełniej okazać, przyjmując Boga, który nam się daje. Właśnie w Eucharystii dzięki łasce Bożej możemy też adorować Boską Eucharystię, kontemplować ciało Chrystusa. To ciało, które wzięło się z Maryi za sprawą Ducha Świętego i z niej się narodziło w Betlejem, aby nas zbawić. To przyjście Chrystusa na świat ma na celu nasze zbawienie, okazanie miłości Boga względem wszystkich ludzi. To Boże akcja domaga się też działania Kościoła, naszego działania, naszej odpowiedzi. Odpowiedzi na to, że Pan Bóg do nas przychodzi. Skoro do nas przychodzimy, musimy jakąś postawę względem Boga przyjąć. Dlatego też papież Benedykt XVI uczy, że liturgia wzywa Kościół, aby na nowo głosił wszystkim narodom swe przesłanie, które ujmuje w dwóch słowach. Bóg przychodzi. Jest to czynność aktualna. Jest to ciągle akcja Boga. O tym nam przypomina posłanie na końcu mszy świętej, kiedy kapłan wypowiada słowa: idźcie w pokoju Chrystusa. Czyli idźcie, jesteście posłani. Wy, którzy wzięliście Boga w Eucharystii, macie Go zanieść innym. Tam, gdzie żyjecie, aby ten Bóg był obecny. I ta czynność przychodzenia Boga jest wciąż dokonywana, ale jeszcze się dokona w pełni na końcu czasu, kiedy to Chrystus przyjdzie, aby dokonać sądu nad światem. Ale mamy mieć świadomość, że Pan Bóg w każdej chwili naszego życia do nas przychodzi. Widzi całe nasze życie. Wszelkie dobro, ale i zło, które jest naszym udziałem. Nic przed nim nie jest obcego. I Kościół ma więc wobec tego głosić po prostu samego Boga. Bóg ma być na pierwszym miejscu widoczny. I Kościół ma ukazywać nam jedną z Jego istotnych i charakterystycznych cech. To, że jest On Bogiem, który przychodzi. Nie tylko Bogiem, który przyszedł, ale On przychodzi teraz, przychodzi zawsze. I zawsze chce być blisko człowieka. Ten Bóg nie tylko coś do nas mówi w Słowie, ale ten Bóg nam się udziela w Słowie Bożym, udziela nam się w Eucharystii, udziela nam się we wspólnocie, kiedy gromadzimy się
w jednym duchu uwielbiać Boga. Jak uczy Sobór Watykański II, niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przystaje z nim, aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty ze sobą. Stajemy się przyjaciółmi Boga i Bóg zwraca się zawsze do nas jak do przyjaciół, do najlepszych przyjaciół, których bardzo umiłował, najbardziej, bo oddał za nas swoje życie i zaprasza nas stale do wspólnoty ze sobą. A kiedy przez grzech odłączymy się od Niego, to daje nam sakrament pokuty, kolejny sakrament miłości, w którym na nowo możemy wrócić do Boga. I trafny jest też komentarz Ojca Świętego do tego cytatu z Soboru Watykańskiego II, kiedy powiedział: człowiek nie jest w stanie samym rozumem albo zdolnościami dojść do tak bardzo jasnego objawienia Bożej miłości. Ale to właśnie Bóg otworzył swoje niebo i zniżył się, by wprowadzić człowieka w głębinę swej miłości. Nie nasz ludzki wysiłek, ale inicjatywa Boga. Boga, który przychodzi, aby nas zabrać, wprowadzić w głąb swojej miłości. Nasze ludzkie zdolności są niewystarczające, by poznać Boga, ale w pełni Go poznamy, zasiadając w chwale nieba, kiedy to będziemy oglądali Boga twarzą w twarz i uczestniczyli w tej niebiańskiej liturgii. I też wymowne staje się nawoływanie papieża Benedykta XVI skierowane do współczesnych katolików. Papież Benedykt XVI właśnie woła w takich słowach: Bóg prosi, byśmy również i my stali się znakiem Jego działania w świecie. Dzięki naszej wierze, naszej nadziei, naszej miłości pragnie On wciąż na nowo wchodzić w ten świat. Chce, by Jego światło na nowo jaśniało pośród naszej nocy. To stałe posłanie ludzi wierzących. Bóg przez nas, przez nasze uczynki, przez nasze ręce, nasze słowa, nasze rozmowy z innymi, chce wchodzić w ten świat. Chce wchodzić w ciemności nocy ludzi, w ciemności naszej duchowej nocy, aby przynieść światło swojej miłości. Światło, które potrafi wskazać nam drogę, którędy mamy iść, aby tę Jego miłość właśnie wychwalać, aby tej miłości doświadczać. I to wołanie papieża jest stale aktualne. Powiem to, Boże działanie nie skończyło się w tym świecie wraz z wcieleniem Chrystusa i nie kończy się Boże działanie wraz z końcowym błogosławieństwem podczas mszy świętej. Ale to Boże działanie ma nas ukierunkować właśnie na koniec świata, kiedy to Chrystus przyjdzie ponownie na ten świat, aby ten świat odnowić, by odnowić także nas. I to wszystko, co zostało powiedziane przez tych kilka naszych spotkań, jest jak jedno ziarnko nad brzegiem morza. Bóg jest większy ponad to wszystko. I być może zrobiliśmy jeden mały krok w stronę Boga. Ale tych kroków więcej zrobił Bóg w stronę nas. On, który do nas przychodzi w Eucharystii. I warto stale rozbudzać sobie to pragnienie bliskości Boga. I może czasami nie znajdziemy tej Bożej, znaku Bożej obecności wokół nas i będziemy potrafili dostrzec Jego działanie. To tu na Eucharystii jest najlepszy dowód miłości Bożej. Kiedy to Bóg mówi: to jest ciało moje, to jest krew moja. Spożywajcie je, abyście doszli do wieczności. I abyśmy nigdy nie przestali tego daru Bożego działania, Bożej miłości przyjmować. Ale byśmy potrafili zawsze do tego źródła naszego życia, źródła Bożej miłości, byśmy potrafili zawsze wracać. Niech to pragnienie bliskości Boga, pragnienie Jego działania w naszym życiu stale nas wzrasta.